od czasu do czasu w internecie, ale nie tylko, słychać o oszustwach metodą na wnuczka. Na szczęście w sieci jest też sporo innych informacji, tylko najpierw trzeba zdobyć informacje, jak tych informacji szukać. Już bym chciał, a ja tutaj nic nie wiem, co to znaczy, komiki. I tu znów, najlepsza jest metoda na wnuczka, profesora wnuczka. Jak ci się współpracowało z osobą, która jest starsza od ciebie 4 albo 5 albo 6 razy? Nie było bardzo trudno, ale jednak było to wyzwanie, ponieważ to były pierwsze zajęcia i dopiero te osoby zaczynały, więc to były takie podstawy, jak używać myszki. Zanim myszka i klawiatura, to jeszcze instrukcja, jak włączyć komputer. I dopiero wtedy zaczyna się zabawa. Wie pan co, jestem przerażona tymi wszystkimi klawiszami, ikonkami, tym wszystkim. No. Ale będę próbować i nie poddam się, na pewno nie. Nie uznaję takiej postawy, że a za naszych czasów to teraz to nie potrzeba, nie. Bo za dawnych czasów ludzie na drzewach siedzieli, prawda? A teraz jedni ludzie siedzą przed komputerami, a drudzy przy nich stoją. I tłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi. Bo na tym polega projekt Profesor Wnuczek. Jak znaleźć w internecie jakieś przepisy? Dużo starszych pań lubi gotować i najczęściej chcieli właśnie przepisów na ciasto, jak zrobić dobry obiad. Obiad obiadem, ale w internecie można też skrzyknąć się na wielką imprezę. Robiliśmy duży zjazd na Uniwersytecie Medycznym i moje koleżanki jakoś weszły w internet, weszły w korespondencję. I ja, nie chcąc zostać z tyłu, musiałam, że tak powiem, wejść również. Przesyłaliśmy sobie wszystkie informacje mailami. Pewnych rzeczy mi brakuje i dlatego chętnie tutaj przyszłam. Bo w internecie jest wszystko. Jest polska złota jesień, kolorowa i słoneczna. Jest też czarno-biała piłka nożna. A po 90 minutach zajęć można odgwizdać, że komputery nie są takie złe. Bardzo lubię oglądać zdjęcia swoich wnuków lub miejsca, gdzie byli razem z wnukami lub sami. Przypomina im to dawne czasy młodości. W internecie niektórzy szukają pięknych obrazów, pięknych pań. Będzie pan szukał czegoś takiego? Absolutnie nie, dlatego że ja już jestem kawalerem z odzysku i ja te sprawy za młodu przeżyłem i dla mnie to już są sprawy nieinteresujące. To, co interesuje teraz wszystkich, to oczywiście portale społecznościowe. Dlatego po podstawowych zajęciach z pisania, wyszukiwania obrazów w sieci, czy też wklejania zdjęć do elektronicznego listu, przyjdzie też czas na Facebooka. Będziemy zakładać właśnie konta. Niektórzy już wiem, że mają, a właśnie ta pani mówiła, że ona ma, potrafi pisać wiadomości, natomiast nie wie do końca, o co chodzi z tym lajkowaniem i wprowadzanie swoich jakichś postów, swoich informacji. Chciałoby się dowiedzieć, jak to zrobić. I tego będziecie uczyć? Tak. Lubię to. Bo i trudno nie lubić profesora wnuczka. To już druga edycja tego projektu przygotowanego przez uczniów Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Być może na wiosnę Społeczna Jedynka zorganizuje swoje własne lekcje dla seniorów.